przyjechałem do centrum Dohy, ale po co przyjechałem? Nie wiem właściwie, po co przyjechałem. Jest w tym momencie 3 godziny do meczu. Stwierdziłem chyba, że poszukam polskich kibiców, tej hordy polskich kibiców, którzy zawsze jeżdżą za reprezentacją. Zobaczymy, czy są w centrum, bo jeżeli nie w centrum, to gdzie? Saudowie. Saudowie. Saudowie! Saudowie! Jaki tu jest... Jeśli kiedykolwiek wyobrażałem sobie, jak może wyglądać arabski targ, to wyobrażałem sobie go dokładnie w ten sposób. Jest tutaj masa ludzi, przede wszystkim Saudyjczyków i Meksykan. Dzisiaj nie spodziewam się, by na stadionie mieli być jacyś przyszywani kibice, bo po prostu Saudyjczycy wypełnią ten stadion w całości. Zresztą tutaj na Mistrzostwach Świata jest jakaś taka dziwna maniera zawyżania frekwencji na meczach. Stadion ma 40 tysięcy, a na meczu jest według oficjalnych liczb 46 tysięcy. Skąd to się bierze, szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast zachowując te proporcje i widząc, ilu Saudyjczyków przyjechało na mecz z Polską, myślę, że ta frekwencja powinna dzisiaj być 90 tysięcy osób. Natomiast jedno, co się rzuca w oczy, to wśród tych kibiców saudyjskich naprawdę ze świecą szukać jakichkolwiek kibicek. Ciekawe, ciekawe skąd to się wzięło. O, widzę go, pierwszy spotkany Polak. Coś niesamowitego. Historia pisze się na naszych oczach. A no, przyjechałem sobie na mistrzostwa, zawsze było to moim marzeniem i sobie tutaj siedzę od zeszłej niedzieli. Jutro wyjeżdżam. Już niestety nie byłem w stanie dostać biletów na mecz z Argentyną. Zobaczyłem 5 meczy do tej pory, także no, jak na razie jest super. Znaczy, no jeśli ktoś musi pić, żeby się bawić, no to może znaleźć takie miejsca. Ja właśnie sobie idę na piwko teraz do hotelu przed meczem, także nie ma problemu. Jeśli ktoś chce... tutaj co wieczór można spokojnie napić się dowolną ilość jakiegokolwiek alkoholu, tak. Kosztuje troszkę mniej niż na stadionie, kosztuje około 14-13 dolarów. To nie jest tak, że inflacja jest wszędzie na świecie, także nie no, cieszę się, nie możemy przegrać tego meczu, myślę, że nie będzie źle. Mam nadzieję, że Meksyk pojedzie z Argentyną, więc oni już sobie pojadą do domu, a my wygramy z Arabią Saudyjską. Przez co ostatni mecz wystarczy nam remis i być może wyjdziemy z pierwszego miejsca w grupie, żeby ominąć Francję. To też zależy od tego, o co Argentyna będzie grała, tak? Bo jeśli będą już jechać do domu, to myślę, że będzie trochę łatwiej. Natomiast jeśli to będzie taki na ostrzu noża mecz, pokazaliśmy z Hiszpanią na ostatnim Mistrzostwa Europy, że jesteśmy w stanie grać z dobrymi drużynami, także jestem naprawdę optymistą. Styl przyznawano noty, to nie, ale to punkty się liczą, więc ja myślę, że trzeba po prostu na to patrzeć pozytywnie. Nie przegraliśmy pierwszego meczu od długiego czasu, także myślę, że jest postęp. Poszukiwania polskich śladów na rynku w Katarze zakończyły się klęską. W takim razie może klęską, chociaż nie zakończy się poszukiwanie metra. Jedziemy na stadion. No i dotarliśmy na Education City Stadium w miejscowości Arayan na przedmieściach Dohy. Nazwa tego stadionu wzięła się z nazwy dzielnicy, w której w tym momencie jesteśmy, gdzie w tej dzielnicy znajduje się 8 filii zagranicznych uczelni. Stadion jest w pełni przystosowany do meczów piłkarskich, właściwie jest typowo piłkarskim stadionem, bez żadnej bieżni dookoła, z trybunami usytuowanymi dosyć blisko bramki, w pełni klimatyzowany, po Mistrzostwach Świata przetrwa. Zostanie zlikwidowany ostatni rząd trybun, dzięki czemu jego pojemność zmniejszy się z 45 tysięcy na 25 tysięcy. Ale to wszystko bez znaczenia. Trzeba tutaj wyjść, zagrać, wygrać. Jesteśmy polską reprezentacją startupów. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej znaleźliśmy się tutaj właśnie jako jeden z 3 startupów, który został wybrany w konkursie Startupy w Grze. To dużo szczęścia mieliście. Dużo szczęścia, ale i dużo pracy. My z Filipem jeździmy na mecze już reprezentacji Polski od paru lat.
Także tutaj jest kolejna okazja, żeby pojechać kibicować w Polsce. W sumie pomysł wyszedł spontanicznie. Znajomy nas namówił, który poszedł na trybunę obok. Był tutaj czwarty raz na mistrzostwach i stwierdziliśmy, że chcemy zobaczyć, poczuć ten, jak to jest na mistrzostwach, jak to wygląda. No i od słowa do słowa zebrała się ekipa i jesteśmy. Mieszkaliśmy wcześniej w Katarze, więc przyjechałyśmy jeszcze raz zobaczyć, jak Katar będzie wyglądał w czasie mistrzostw. A jakie wasze wydatki są w związku z tym na ten wyjazd? Zerowe. Gratuluję. Zmieściłyśmy się w 2000 euro na osobę, powiedzmy. Żona może to oglądać, nie powiem. Szczerze mówiąc, my przyjechaliśmy tutaj jednak do pracy. Bardzo fajnie jest zobaczyć inną narodowość, inną kulturę i cały klimat panujący tutaj na mundialu, no ale mamy inny cel, inne zadanie. Ale piwko na meczu też by się przydało. Tak. Planujecie wypić? Dzisiaj chyba nie, może gdzieś po meczu się uda, jeśli ale... Jeśli będzie taka opcja, to chętnie, ale tutaj jest bardzo ciężko, ale też rozumiemy dlaczego. Trzeba respektować gdzieś, tak? Musimy się dostosować, jeżeli chcieliśmy przyjechać. Da się, ale trzeba się bardzo starać. My się staramy. Wchodzimy do strefy kibica, bawimy się, śpiewamy. Dużo zjeżdżamy. Da się poimprezować. Tak naprawdę, jeśli nie trzeba byłoby spać, to bym w ogóle nie spała. Można imprezować cały dzień, wszędzie alkohol. W strefie kibica jest też piwo, więc tu problemów nie ma. Nie ma jedynie na stadionach, no ale na stadionach nie ma też w Hiszpanii, w Portugalii, nie pamiętam jak we Włoszech, chyba też nie ma. I we Francji, to na pewno nie. Podoba wam się styl, jakim gra reprezentacja Polski i czy nie macie nic przeciwko, że wygląda to tak, jak wygląda? Najpierw chcielibyśmy zacząć od wyników. Jak przyjdą wyniki, wtedy zastanawiajmy się nad stylem. Ale na razie strzelmy o jedną bramkę więcej niż Arabia i wszyscy będą szczęśliwi. Najważniejsze mieć nadzieję i będzie dobrze. My cały czas kibicujemy. Podchwytliwe pytanie. Dla mnie zawsze ważniejsze są wyniki niż styl, więc jeżeli wyniki będą, to styl da się zaakceptować. A jak nie będzie wyników, to stylu nie da się zaakceptować. Mam nadzieję, że nie przyjechaliśmy tutaj na darmo, no i będzie fajny mecz. No, więcej gry piłką, żeby, na pewno. Wynik trzeba strzelać. Ale jak wynik się będzie zgadzał, to przyjmiemy ten styl. Zaakceptujemy go. Jeżeli wygramy. I see the Polish flag, so I have to ask, why Poland? Because I support Lewandowski, because I think he is a great player. I also support Messi. So in a match, Lewandowski scored five goals in a match. So I think he's great. So that's why I support Poland. I like him. Where are you from? I'm from India. Is Lewandowski a very popular player in India? I don't know. I born in Doha, so I only know about the country Qatar. So my friends also support Lewandowski only. He's popular, of course. Przed meczem z Meksykiem zapytałem kilku Meksykan, jakich znają polskich piłkarzy. Saudyjczyków zapytam, czy znają Grzegorza Krychowiaka, gwiazdę ich ligi. A przy okazji, czy znają też innych polskich piłkarzy. Who is what? Who is Grzegorz Krychowiak? Do you know? No, I don't know. No idea. But I'm sure we will try to find him after the match, as we didn't find Messi. He's a player of national team and Al-Shabaab in Saudi Arabia. Okay, I know. We don't know him because we sure we're gonna win. Yes, we know him, but nobody of us supports Al-Shabaab. All Hilal Al-Nasr fans. But I believe he play in the middle field. We know how he looks, but his name sometimes we forget. Do you know any other Polish players? Matykasz, Ladzikowski, but I think he retired maybe. It starts with a P. Łukasz Piszczek, but he is also retired. Retired, okay. Chesney, they used to have Fabianski, the goalkeeper. For sure, Liva. Do they have... Bilek or something? Lewandowski, of course, and Zielinski. That's all I know. Lewandowski? Chesney.
nawet sobie nie wyobrażacie, jak tutaj jest zimno. Ta bluza założona na siebie to w ogóle nie jest przypadek. Natomiast może być zimno, niech tu będzie minus 10, żebyśmy tylko ten mecz wygrali. Co do meczu, nie mam póki co wrażenia, nagrywam to w przerwie, nie mam póki co wrażenia, że to jest spotkanie rozgrywane po Michniewiczowemu, że cokolwiek mamy tutaj pod kontrolą. Saudyjczycy są nieporównywalnie groźniejsi od Meksykan, stwarzają sobie więcej sytuacji i mam obawy, że jeżeli nie strzelimy tutaj na 2-0, to ciężko będzie ten mecz wygrać. Widzimy się po meczu. Szczerze mówiąc, mam zupełnie gdzieś, że Saudyjczycy nas momentami cisnęli i że momentami nie miałem wrażenia, byśmy panowali nad czymkolwiek. Cieszy mnie to, że wreszcie to nie my jesteśmy jak Krakowia z anegdoty Pilcha, czyli jeśli może nie strzelić, to zawsze nie strzeli, a jak może nie stracić, to zawsze straci. Mam zupełnie gdzieś posiadanie piłki, expected goal, expected wślizgi, expected outy. Oglądałem ten mecz jako kibic i marzyłem o tym, by nie czuć się po nim jak ostatni frajer. I wiecie co? Nie czuję się, jak fajnie nie czuć się jak ostatni frajer. Dobra, wyłączam to już teraz, bo chodzi mi się 0% w lodówce. Siema, do zobaczenia w następnych vlogach.